Cześć! Witajcie w drugim odcinku z serii filmików ślubnych. Bierzemy szablę w dłoń, czyli w moim przypadku biorę żonę w dłoń i zaczynamy. Będzie dzisiaj troszeczkę tak światło się zmieniało, dlatego że raz jest słońce, raz wielkie chmury, no ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w skupieniu się na tym, co będę mówiła. A mówiła dzisiaj będę na temat drugiej rzeczy, którą powinniście wykonać zaraz po tym, jak zakupicie coś do notowania. Czyli w moim przypadku, tak jak Wam w pierwszym odcinku polecałam, jest to zwykły zeszyt. Byleby był w wyrazistym kolorze, żeby go nie zgubić. Ale tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, cofnijcie się do pierwszego odcinka. Serdecznie Wam polecam playlistę w ogóle. Założyłam playlistę, w której będą wszystkie odcinki dotyczące organizacji ślubu. Pod filmikiem znajdziecie też link bezpośrednio do tej playlisty. No i zaczynamy. Przy organizacji ślubu musicie wiedzieć, że największy problem stwarza wyznaczenie terminu na sali. Czyli dobre restauracje, w których wyprawia się wesele, mają naprawdę odległe terminy. Więc ja uważam i z mojego własnego doświadczenia naprawdę się to sprawdziło, bo miałabym ogromny problem, gdybym tego nie zrobiła. Pierwszą tak naprawdę rzeczą po zaręczynach, jak już zdecydujecie mniej więcej ile potrzebujecie czasu, jaki chcecie mieć czas, ja Wam mówiłam, że ja polecam minimum rok, żeby zorganizować ślub i wesele w miarę łagodnie, bezstresowo. Oczywiście stres zawsze jakiś jest, ale żeby to nie było na ostatnią chwilę i wszystko wtedy się komplikuje. Więc ja uważam, że żeby to było zorganizowane na spokojnie, na tyle, ile jest to możliwe i żebyście na wszystko mieli czas, to jest rok minimum. To pierwszą rzeczą taką po tym, jak stwierdzicie, ile potrzebujecie czasu, ile chcecie czasu, ile na przykład potrzebujecie czasu na zdobycie, uzbieranie, czy jakkolwiek to nazwać, pieniążków na ten ślub i na wesele, ile potrzebujecie czasu, żeby ten ślub i wesele się odbyło, to powinniście sobie wyznaczyć taki czas i w tym momencie rozejrzeć się za restauracją, za knajpą, za miejscem, które wyprawi Wam Wasze wesele. Powiem Wam, że czasami jest nawet tak, że trzeba się uzbroić naprawdę w cierpliwość, dlatego że nawet na 2 czy 3 lata już są zajęte sezony ślubne. Przeważnie jest tak, że w dobrych takich restauracjach, gdzie są bardzo polecane, to bywa tak, że cały sezon letni jest zajęty nawet na 3 lata do przodu. Więc musicie to wziąć pod uwagę. W naszym przypadku było tak, że my dobieraliśmy miejsce, wszystko dobieraliśmy do miejsca, w którym chcieliśmy mieć wyprawione wesele. A mianowicie, wiedzieliśmy dokładnie od razu, w jakiej restauracji chcemy mieć nasze wesele. To było w sumie, jak mi Artur powiedział, to byłam w takim szoku, że ja na to nie wpadłam, bo ja tak, wiecie, się zastanawiałam, ale Artur od razu powiedział i to było tak. Ja mówię, matko, że ja na to nie wpadłam. I faktycznie, no lepszego wyboru nie mogło być, więc słuchajcie,
wszystko dostosowywałam właśnie pod tą restaurację. Czyli w pierwszym momencie zadzwoniłam do restauracji, ustaliłam termin. Ten termin ustaliłam wstępnie, tak przez telefon, ale później jeszcze się umówiliśmy na wizytę w tej restauracji. O to się nie musicie martwić, dlatego że właściciel restauracji, czy menadżer, czy osoba odpowiedzialna za to wasze przyjęcie, na pewno się z wami umówi na tyle wcześniej, żebyście mogli wszystko dokładnie ustalić, dowiedzieć się, bo jak wiecie, też jest potrzebne menu, ustalić menu, wszystko inne, ewentualnie degustacje, dowiedzieć się dokładnie, jak co wygląda, bo przez telefon takich rzeczy nie ustalicie. Więc o to się nie musicie martwić, ale naprawdę bardzo dobrze byłoby wcześniej zapytać telefonicznie, jakie mają wolne terminy na rok, w którym chcecie brać ślub i na dany miesiąc, tak? Na przykład chcecie mieć w czerwcu wesele i ślub, no to pytacie w czerwcu, czy mają jakiś wolny termin i w sierpniu, czy tak dalej, w lipcu. Po prostu pytacie i wtedy, jeśli wam jakiś termin odpowiada, to go zaklepujecie w kalendarzu w tej restauracji. Następnie umawiacie się na rozmowę, na wyjaśnienie wszystkiego, ale o tym za chwilę. Jeśli nie macie takiego miejsca ulubionego, takiego, które jest takim waszym właśnie miejscem wymarzonym na wasze wesele, że wiecie, że się nie zawiedziecie, że tam jest pyszne jedzenie, świetna atmosfera, fajne miejsce do tańczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to musicie po prostu wziąć wasz notes i przeszukać internet. Musicie w mieście, w którym chcecie brać ślub, wyszukać restauracje, ileś restauracji, które mają bardzo dobre opinie. Ja uważam, że ryzykownym jest wybieranie takiej restauracji, w której nie wiecie, jak wszystko wygląda, jak, że tak powiem, dają jeść, jaka jest obsługa. Uważam, że dobrze by było jednak brać pod uwagę opinie innych ludzi. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że moim zdaniem to jest zbyt ważny moment w waszym życiu, żeby się denerwować. Ja wiem, że jeśli na przykład nie ma wyjścia i na przykład bierzecie ślub, sobie wymarzyliście jakiś urząd stanu cywilnego lub ślub w kościele w danym mieście, w waszym mieście na przykład, w którym mieszkacie, czy tam w mieście, w którym się urodziliście, i jest na przykład bardzo minimalna ilość knajpek, bardzo minimalna ilość restauracji, w której można by było wyprawić to wesele, no to sytuacja jest inna. To wtedy jak gdyby jesteście zdani na to, co jest, nie macie wyjścia. Ale też dobrze by było spośród tej małej ilości wybrać tą jedną, która ma naprawdę bardzo dobre opinie, zadzwonić tam, dopytać i umówić się na spotkanie. Być może będziecie mogli umówić się również na degustację potraw, które tam będą, czy tortu, bo uważam, że takie totalne pójście w ciemno to jest zbyt duży stres. W naszym przypadku było tak, że to była chyba jedyna rzecz, która nas w ogóle nie stresowała, na temat której w ogóle nie myśleliśmy, bo wiedzieliśmy, byliśmy na 100% przekonani, że będzie pysznie, będzie dobra obsługa, będzie fajnie, ponieważ wiele razy tam bywaliśmy. Bywaliśmy też tam wiele razy na wakacjach, żywiliśmy się tam codziennie. Sobie popiję łyczkę, bo troszeczkę już mnie zatyka.
I moim zdaniem warto by było naprawdę wybrać takie miejsce, gdzie będziecie mieli pewność, że będzie ok, bo są naprawdę rzeczy na weselu, które są tak naprawdę najważniejsze. To jest jedzenie, muzyka i ogólnie towarzystwo. To jest moje zdanie. Więc moim zdaniem jedzenie jest jedną z głównych, najważniejszych rzeczy, które są na pierwszym, czy drugim, czy trzecim miejscu. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak naprawdę to powinno być, to miejsce powinno być wybrane bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i powinniście na to zużyć bardzo dużo własnej energii. Dlatego, że od tego miejsca będzie zależało praktycznie całe wesele. Będą zależały od tego opinie waszych gości, samopoczucie waszych gości, wasze samopoczucie oraz wspomnienia wasze. I tak samo jest jedzenie ważne, jak i obsługa, czy jest miła, czy pomocna, czy musicie prosić z łaską o każdą rzecz, czy sami biegają wokół was i pytają, czy jeszcze można coś zrobić, żeby jeszcze było lepiej, żeby jeszcze było fajniej. I naprawdę to są niby takie drobnostki, ale to są bardzo ważne, istotne rzeczy. I nie ma nic gorszego niż później wspominanie, że jedzenie było do bani, że obsługa tragiczna, że w ogóle klimat masakra. To by było naprawdę bardzo przykre. Więc ja polecam wam wybranie sprawdzonej, dobrej restauracji. Jeśli na przykład nie macie takiego miejsca, to bierzecie zeszyt, notatnik czy kalendarz, cokolwiek macie i wybieracie spośród, tak jak powiedziałam, miejsc, które jesteście w stanie wyszukać w mieście, w którym będzie ślub i przegląd w internecie i wybieracie wtedy, tak? Macie na przykład 3 czy 4 miejsca, patrzycie opinie, umawiacie się w każdej restauracji na wizytę, na ustalenie wszystkiego, na popytanie o koszta, bo jeśli macie jakiś budżet, który na przykład jak sobie wymyślicie, że w tej i w tej jest fajnie, a na przykład tu będzie taniej, to tu uważam, że jeśli macie jakiś budżet, który nie jest bardzo wysoki i musicie liczyć się z kosztami, to wybierzcie tą tańszą wersję, która będzie zapewne równie dobrze dobra jak ta tutaj, która jest tak samo dobra, ale po prostu droższa. To moim zdaniem możecie wybrać wersję tańszą, jeśli jesteście przekonani, że i tu będzie fajnie. My wybraliśmy najpierw restaurację, a potem świetnie doszliśmy do wniosku, że też w tym miejscu będzie, w tym samym miejscu będzie ślub w kościele, bo nie chcieliśmy komplikować sobie życia ani gościom, bo w sumie przepraszam, że ja tak przerywam, ale jeśli przerwałam, to znaczyło, że znowu miałam kaszel, a nie chcę was tutaj jakby męczyć moim kaszlem jak zwykle, więc muszę czasami przerwać, ale gdybym miała nagrywać jak nie mam kaszlu, to nie wiem, chyba by musiało być to wtedy, kiedy śpię. No, bo przynajmniej w nocy mnie kaszel nie budzi. I słuchajcie, my wybieraliśmy po prostu miejsce samego ślubu do miejsca restauracji. W tej samej miejscowości, gdzie wymyśliliśmy sobie tą restaurację naszą, to w tym samym, w tej samej miejscowości był nasz ślub, w kościele w tej miejscowości.
praktycznie była ona bardzo blisko restauracji. Ten kościół był parę kroków dosłownie od restauracji. Szliśmy wszyscy z gośćmi pieszo. Ja tylko do ślubu zajechałam autem, żeby było ładnie, elegancko, a skoro że piękne auto było mojej siostry, to po prostu nie mogłam sobie tego odmówić, ale równie dobrze mogłabym pójść pieszo do kościoła, tylko że chciałam tak, żeby tak było ładnie. Dostałam taką propozycję, no to dlaczego nie skorzystać? Uważam, że nawet restauracja jest ważniejsza od tego miejsca ślubu, dlatego że no, ślub trwa godzinę, a wesele całą noc i naprawdę uważam, że można o wiele bardziej sparzyć się na restauracji niż na innym miejscu. Dlatego ja osobiście polecam Wam wybieranie miejsca ślubu do restauracji. Jeśli wiecie, że jakaś restauracja jest świetna, rewelacyjna i w ogóle bez dwóch zdań będzie bombowo, to dostosujcie swój termin ślubu do tej restauracji, bo też uważam, że warto. Ja też jak pojechałam jeszcze z Arturem do tej pani z tej restauracji ustalić wszystkie szczegóły i tak dalej, to zmieniliśmy troszeczkę termin, ale troszeczkę. Na szczęście była taka możliwość, to znaczy pani mi powiedziała, jakie terminy ma jeszcze wolne i my po prostu wybraliśmy sobie inny termin, ale też uważam, że fajnie, troszeczkę później po prostu, żeby mieć jeszcze troszeczkę więcej czasu. No, także tak to wyglądało. I co? Uważam, że temat wyboru restauracji jest naprawdę takim tematem istotnym. Musicie wiedzieć, że nie chcę Wam tutaj podawać cen, które są w restauracjach, bo to jest tak indywidualna rzecz. To zależy od miasta, to zależy od opinii tej restauracji, od tego, jaki mają, że tak powiem, zasób obsługi, od tego, wiecie, jaki mają grafik, czy mają przepełnienie, czy nie. To naprawdę zależy od wielu, wielu kwestii, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto. Ale musicie po prostu się dowiedzieć w Waszym mieście, jakie są ceny za talerzyk, bo się płaci od gościa i wiadomo, inne dodatkowe rzeczy, jak tort, jak indyk, czy jakiś stół wiejski, tak jak my to mieliśmy. Jeśli chcecie w ogóle oczywiście takie dodatkowe rzeczy, bo to jest wszystko dodatkowo płatne. Czasami jest tak, że na przykład szampan jest w cenie. Musicie się dowiedzieć, czy ciasto jest w cenie, czy Wasze ciasto musi być. To wszystko Wam powie właścicielka restauracji. I uważam, że to jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, bo tego wszystkiego się dowiecie po prostu i wtedy będziecie musieli wybrać najbardziej atrakcyjną cenę, najbardziej atrakcyjne miejsce, a wszystkich szczegółów odnośnie cen, tego co jest dostępne, co nie, jak to wygląda, do której godziny, na ile osób i tak dalej, też wielkość sali, to wszystko się dowiecie od właścicieli. I tutaj jak gdyby już nie jestem w stanie Wam nic w tej kwestii doradzić, bo to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. I może powiem jeszcze, że też bardzo ważną rzeczą jest, żebyście wybierali salę adekwatnie do ilości gości, którą przewidujecie mieć, dlatego że czasami jest tak, że im większa sala, tym większe są ceny i też musicie to sprawdzić. Także mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat, jeśli chodzi o wybór sali. To jest, uważam, jedno z najważniejszych rzeczy w planowaniu organizacji ślubu i wesela. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na które tutaj, że tak powiem, nie dostaliście odpowiedzi, a ja będę w stanie odpowiedzieć, to Wam odpowiem, piszcie do mnie w komentarzu lub maila, jak wolicie.
Jeśli będę tylko wiedziała, potrafiła Wam odpowiedzieć, to z chęcią to uczynię. No i co? Żegnam się w tym odcinku. To już wszystko. Czekajcie na następny odcinek. Będzie kolejna najważniejsza rzecz w organizacji ślubu i wesela. Trzymajcie się. Pa, pa.